Hej, hej, witam was wszystkich serdecznie, Tyril z tej strony. W dzisiejszym filmie zajmiemy się moim lasem w słoiku, który założyłem już jakieś 2 lata temu. Słoik od tego czasu, kiedy wam go ostatnio pokazywałem, około roku temu, stał na oknie całkowicie bezobsługowo. Wszystko przez ten okres mocno zarosło. Trochę bym powiedział nawet, że za bardzo. Poprzez tą dużą ilość mchu nie widać w środku prawie nic poza nim. Już ostatnio podczas przycinki chciałem usunąć rośliny tak, aby całość przedstawiała pojedyncze drzewo na wzniesieniu. Zasadzone drzewko już powoli zaczyna nabierać kształtu. Przypomnę tylko, że zasadziłem tutaj małą sadzonkę z odszczepki z jednej z moich drzewek, które próbuję kształtować na bonsaja. Zasadzona sadzonka to Ficus ginseng. Roślina bardzo dobrze radzi sobie w dużej wilgotności. Poradzi sobie nawet, gdy korzenie będą zanurzone całkowicie w wodzie. A przy dużej wilgotności, tak jak to ma miejsce w tym słoju, zacznie z czasem wytwarzać korzenie na powierzchni. Co jak się przypatrzycie, już zaczęło się dziać w tym przypadku. Pięknie to wygląda, jak drzewko jest już powiedzmy dojrzałe i ma sporo tych naziemnych korzeni. Przynajmniej mi się to podoba. Chciałbym z czasem, aby to i tutaj tych korzeni pojawiło się więcej. Wiem, że do tego potrzeba czasu, ale nie śpieszy mi się. Już ostatnio powyciągałem prawie wszystkie rośliny, które odrastały od podłoża, na kilka centymetrów. A tym razem mam zamiar wyciągnąć również tyle, ile zdołam mchu. Postaram się go wyciągnąć tak, aby nie powyrywać już wcześniej zasadzonego hemiantusa, który chciałbym, aby zajął większość podłoża. Hemiantus wiem, że nie urośnie na tyle, aby mi zasłaniał całość. A nawet jakby, to przy panujących tutaj warunkach łatwo mi będzie nad nim zapanować, bo jego wzrost będzie na tyle powolny, że nie będzie stanowić problemu. W słoiku pojawiło się już pierwsze życie. Skoczkonogi, maleńkie białe robaczki, które pomagają w utrzymaniu czystości. Przetwarzają one materię organiczną, użyźniając tym samym całość. Robaków nie dodawałem. Najprawdopodobniej ich jajeczka były już w ziemi. A że warunki w słoiku, duża wilgotność im sprzyja, to się po prostu rozmnożyły. Drzewko podobnie jak i ostatnio. Dość mocno przycinam. W końcu w pojemniku nie ma za dużo miejsca. Jak mu pozwolę swobodnie rosnąć, to w przyszłości nie będzie już możliwości wsadzenia tam ręki. Przeszkadza mi trochę, że liście rosną jedynie z jednej strony. Ale teraz postawię słoik stroną bez liści do okna. To z czasem powinny pojawić się tam nowe gałęzie. Albo liście. Drzewo, jak każda roślina, będzie iść w kierunku światła. Jeszcze byłbym zapomniał, bo pewnie część z was nie widziała poprzednich filmów z tym właśnie terrarium. Na sam spód słoja poszło 2-3 cm żwirku. Jest to warstwa drenażowa. Jeżeli będzie w słoiku woda, ma ona się tam zbierać. Jest to po to, aby bezpośrednio ziemia, którą później wsypałem, nie leżała w tej wodzie i nie gniła. Na ten żwirek położyłem mocno podziurawioną folię. A na folię już poszła warstwa ta właściwa, substrat, czyli ziemia ogrodowa. Z zasadzonych roślin to pozostały się jedynie kilka rodzajów mchu. Sam nie wiem dokładnie, jakie to są mchy, bo zbierałem je po prostu u siebie na działce. Jedno drzewko, o którym już wspomniałem, Ficus ginseng, sadzonki hemiantusa. Na dzisiaj to tyle. Dajcie znać, jak wam się podoba całość. Napiszcie również koniecznie, czy byście coś zmienili, dodali, bądź też ujęli. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Tyril.